Swoje wystąpienie, oczywiście króciutkie, po 20 minut, zgodnie z pierwszą autorką dzisiejszej wypowiedzi, chcę osadzić w myśleniu aksjologicznym myślenia przedzałożeniowego, bo chciałbym coś udowodnić, a nie powiedzieć. W związku z tym króciutko trzy założenia charakteru myślenia przedaksjologicznego. Myślenie może być konserwatywne, liberalne i radykalne w psychologii, jak i w pedagogice. Po drugie, trzeba zawsze pamiętać również o psychologii, że inteligencja bywa subiektywna, bywa obiektywna, a bywa także etyczna. I zmiana czy kontrola pewnych zjawisk oparta jest na zmianie ilościowej albo jakościowej. Co chciałbym, tego nie będę udowadniał, jesteśmy w grupie specjalistów. I co chciałbym, jakie tezy po wysłuchaniu dzisiejszych wystąpień i dobudowaniu tego fragmentu do swojego dyskursu naukowego. Część zastępuje całość, szczegół niszczy regułę. Drugi element, następuje element zmiany istoty poprzez zróżnicowanie treści. Tworzenie nadmiernej ilości paradygmatów w nauce jest przebudową treści, która rozcieńcza istotę rzeczy. Zawsze logika jest królową nauk. Trzeba odróżniać istotę od treści. Dzisiaj pewien chaos aksjologiczny, pewna dywersyfikacja, pewna industrializacja ducha, pewna projekcja subiektywnego myślenia polega właśnie na przekładaniu treści nad istotą celem zmiany definicji pojęć. I to jest element reinterpretacji. Bardzo dzisiaj przeżywamy kryzys, dzięki właśnie temu procesowi reinterpretacji. I wreszcie jakieś stwierdzenie, które chciałbym udowodnić, to jest element wartości na poziomie tak zwanego treatmentu, może to nazwę dzisiaj po wysłuchaniu swoich elementów zawartych w tym dyskursie, treatmentu aksjologicznego. Po pierwsze, treatment musi być obecny na poziomie osoby, grupy i kultury i cywilizacji. Ja zawsze od wielu lat w swoich publikacjach proponuję myślenie łączne, myślenie kognitywne, ale w jedności. W jedności człowieka, jedności wspólnoty, jedności kultury i cywilizacji. W związku z tym, jeżeli będę mówił o aksjologii na poziomie procesu reintegracji, to bardzo króciutko, to będę mówił o tożsamości osoby, tożsamości grupy i tożsamości kultury i cywilizacji. Aksjologia na poziomie tych przedzałożeniowych argumentów mojego myślenia musi wkraczać na poziom indywiduum, czyli ja osobowego, musi wkraczać na poziom grupy, grup, wspólnoty, szerszego układu, oddziału otoczenia, jednostki, ale także musi być pochodna szeroko rozumianej kultury i cywilizacji. Po drugie, trzeba pamiętać, twierdzenie drugie, to także trzeba widzieć pewną jedność pomiędzy, tu pan profesor wykradła mi ten drugi element treatmentu aksjologicznego, trzeba widzieć pewną jedność pomiędzy myśleniem, sumieniem i praktyką. Ja to tak nazywam, ponieważ dzisiaj chaos aksjologiczny i ten relatywizm moralny, który pokazuje pewien bezład społeczny, jednostkowy i kulturowo-cywilizacyjny, polega właśnie na bardzo celowym, świadomym, socjotechnicznym działaniu, które tutaj już zostało zidentyfikowane, to się nazywa manipulacja, albo jeżeli ktoś skończył jakąś Sorbonę na pedagogice, nazywa to się psychomanipulacja, robi to w sposób świadomy poprzez niszczenie związków pomiędzy tymi trzema elementami, które tworzą procesy dysfunkcjonalne, dezintegracyjne, patologiczne na poziomie właśnie jednostki, grupy czy szerszych struktur w ogóle społecznych. I wreszcie trzeci w tym treatmencie aksjologicznym element, na który zwracam uwagę, czy wydaje mi się ważny w sposobie myślenia, to jest to, że wartość jest wtedy, kiedy istnieje jedność pomiędzy osobą, pomiędzy działaniem i rezultatami tego działania. Czyli krótko mówiąc, mówimy o potrzebie rozwoju, mówimy, że działanie jest przemianą,
i mówimy o skuteczności, czyli koherencji, jako elemencie wartości. I te elementy chciałbym połączyć w jakieś jedno pole społeczne, powołując się chociażby tutaj na różne teorie pola społecznego czy identyfikacji, które dla mnie stanowią grunt dla budowania aksjologii i pewnej jak gdyby konieczności. Przejdę do swojego króciutkiego przedmiotu penetracji naukowej, mianowicie readaptacja, to jest proces, kiedy inni ostrzegają odmienca. I co my dzisiaj widzimy? Że odmienność jest brakiem uznania. Odmienność, mówił przedmówca, kolega, prawda, rektor przed chwileczką, że inność nie jest elementem normatywnym. Odmienność, różnorodność nie jest normą. My dzisiaj bardzo często definiujemy homogeniczność, jednorodność jako normę. My tak daleko w swojej patologii myślenia, sumienia i praktyki doszliśmy, że my dzisiaj w ogóle nie postrzegamy czegoś, co się nazywa wartościowanie pierwotne na poziomie inności jako jedności, odmienności jako konieczności. Tutaj padały takie sformułowania piękne, prawda, badania kryminologiczne pokazują, że człowiek dzisiaj ma najmniej realizowaną potrzebę hubrystyczną. To widać u każdego z nas, jak tu siedzi naukowiec za pulpitem przed wodą gazowaną czy niegazowaną, ale to widać w 100% u skazanych bądź osób niedostosowanych społecznie. A każdy im proponuje zmianę na poziomie ciała, korpusu, tylko w ogóle jego nie rozumie, bo absolutnie nie zna żadnej duszy, żadnych potrzeb, nie zajmuje się żadną sferą wolności wewnętrznej i w ogóle dla niego te wszystkie działania są działaniami obcymi. Natomiast wiemy doskonale, jeżeli przyjmiemy aksjologię, to wtedy co jest wartością podstawową? Wtedy jest potrzeba uznania każdego jako wartość, a jednocześnie jeżeli uznamy w procesie komunikacji resocjalizacyjnej czy readaptacyjnej człowieka jako wartość, to on sam uznaje siebie jako osobę, która może się zmienić. On jest twórcą samego siebie, osobą zdolną do rozwoju i pozytywnego podkreślenia swoich doświadczeń. Ja na koniec, jak czas pozwoli, przejdę, bo padło słowo ciekawe, hubrystyka, do trzech twierdzeń poznawczych, które właśnie ten element aksjologiczny załamują. Tutaj tylko chcę powiedzieć, że my bardzo często traktujemy tych ludzi jako osoby, którym dzisiaj przypisujemy metkę zupełnie niepotrzebnie. I co więcej, generujemy system urzędników, którzy zajmują się towarem, a nie wartościami, bytami osobowymi. Co więcej, my jeszcze dzisiaj tworzymy pewien system normatywny, jak i działanie wspólnotowe, które daje kasę, furę i komórę, kosztem innych realizujemy zachowania społeczne. Dlatego od razu, żeby nie opisywać, przejdę właśnie do tej perspektywy pewnej interpretacji wartości w kulturze, bo to jest najlepsza perspektywa. Ja tylko przywołam może nie Baumana, ale Kastierera i Jana Pawła II dla odmiany, żebyśmy znali indeks innych osób identyfikujących kulturę, ale także profesora Nawroczyńskiego, imię jego Bogdan, i profesora Michała Sawickiego, też pedagoga kultury, bardzo cenne sformułowanie. Co tutaj czynimy? Ano czynimy, że możemy się identyfikować i podkreślać, że jesteśmy ludźmi. I to jest element bardzo ważny, że możemy się odróżnić od innych dzięki albo sumieniu, albo jak małpy, dzięki manipulacji. Paczka Sirek czy Jan Paweł II. Bez kultury żyć nie możemy, tylko możemy się identyfikować w tych dwóch skrzydłach, prawda? Albo skrzydle wartości, albo skrzydle manipulacji czy psychomanipulacji. Natomiast jeżeli chodzi o profesora Bogdana Nawroczyńskiego, to przede wszystkim pokazuje, że system jest albo oparty na wartościach, bo kulturę tworzą systemy, pewne modele. Kulturę tworzy odpowiedź na pytanie, czy człowiek
jaką wizję człowieka przyjmuje, także w procesie readaptacji tego bytu osobowego, czy instrumentalnego. Dzisiaj, powiemy sobie za chwileczkę, to jest 110%. Tam w ogóle nie ma żadnej podmiotowości. Możemy krzyczeć na temat podmiotowości i krzyczymy, tylko my dzisiaj reinterpretujemy znaczenie podmiotu, czyniąc go jeszcze bardziej zniewolonym instrumentem systemu, który go zniewala. Teorie systemów Pinkusa, Minkheima, Goldberga, Sikorina, mógłbym mnożyć, pokazują instrumentalne działanie na poziomie normy i systemu. Co więcej, jeszcze tutaj mamy, prawda, u profesora Nawroczyńskiego pewien kierunek w myśleniu, jak definiować wartość, jak ją odkrywać w pewnym zmienionym układzie kulturowym, jak nadawać im znaczenie treści, ale nie burzyć istoty. To jest bardzo ważne, żeby na poziomie tłumaczenia i interpretacji świata wartości nie dokonywać właśnie przesunięcia w kierunku zniekształcenia, zneutralizowania istoty rzeczy. I przejdę może właśnie w tym syntetycznym myśleniu do ostatniej kwestii i tutaj dokonam może szczegółowej interpretacji tego procesu reintegracji. Pierwsza reguła hermeneutycznego poznania to poprzez część możemy zdefiniować całość, albo przez całość możemy mówić o części. Proszę zobaczyć, jak dzisiaj wygląda reintegracja, filantropia. A co to człowiek? Jest kapeluszem, śmieciem? Co my dzisiaj czynimy? My dzisiaj czynimy tylko ubóstwo w kategoriach biedy. Cały system, cała podmiotowość, cała struktura oparta jest na zasiłkach. Oparte jest na pewnym fragmencie oddziaływania zewnętrznego. Prawda? Możemy poprzez tego rodzaju sytuację próbować zinterpretować ten element całości. Co więcej, badania pokazują pewną potrzebę sensu życia. Tu padły przed chwileczką sformułowania obrazu życia, modelu życia, sensu życia, logoterapii w resocjalizacji, logoterapii, prawda, jako pewnych celach. Człowiek nie ma prawa się zmienić, jeżeli nie oddziaływujemy na cel. Czy dzisiaj jest jakiś system oparty na trafności, trwałości, skuteczności, efektywności, innowacyjności, kosztochłonności? Czy tego w ogóle nie ma? A proszę zobaczyć, jak prawo na to wskazuje. Prawda? Parlament, cały system, udział społeczeństwa, krzyczenie o głos człowieka w imię pomocy tym ludziom. Przecież to jest po prostu typowa manipulacja i typowy zabieg psychomanipulacyjny. Co więcej, mówimy o aktywizacji. Badania kryminologiczne pokazują, że ci ludzie wymagają resocjalizacji czy readaptacji, a badania pokazują, że nie mają gdzie mieszkać, nie mają gdzie co jeść, nie mają żadnej pracy, nie mają podstawowych potrzeb. Całkowita degradacja kodeksu etycznego w tak zwanej wspólnocie społecznej. Dzisiaj nawet doszliśmy do takiej paranoi, że w okresie zimowym strażnik miejski ma obowiązek przyjść i zobaczyć, czy on jeszcze żyje, jak nie żyje, to prawda mu dać herbatkę. Nikt się nie zajmuje osobami, które piją, bo muszą pić, żeby trafiły do systemu pewnych działań resocjalizacyjnych czy readaptacyjnych. Dzisiaj sobie tak potrafiliśmy wytłumaczyć element właśnie systemu polegającego na tym, że człowiek, który pije, jest osobą jako klientem zupełnie niepotrzebnym do całości. Byłem niedawno u księdza profesora Jana Śledzianowskiego na 21. konferencji międzynarodowej. Dzisiaj słyszę telefon założony dla ludzi desperatów, którzy popełniają samobójstwo. Jako członek międzynarodowej organizacji Stowarzyszenia Suicydologicznego chcę powiedzieć, że to jest przykład całkowitej patologii części, która definiuje całość, że ci urzędnicy biorą kasy z budżetu państwa, czyli od nas wszystkich, nie mając w ogóle zielonego pojęcia. Oni myślą, że desperat zadzwoni, oni mu powiedzą trzy zdania, to później przyjdzie do nich. W ogóle nie wiedzą, że dzisiaj młody człowiek, który ma 10 czy 12 lat, potrafi zidentyfikować próbę samobójczą jako samobójstwo z wyboru. On nie chce żyć. Dla niego to nie jest cel, tylko środek do celu. Prawda? Natomiast jeżeli ktoś wydzwoni 995, to znaczy, że się wyleczy. Nikt się nie zastanawia nad tematem dzisiaj.
potrzeb w zakresie braku autonomii, braku godności, braku akceptacji, zrozumienia zjawiska socjopatii, wiktymizacji 10-12-latków. Natomiast lepiej tą część zidentyfikować jako telefon 995. Druga reguła, czy powiedzmy, kiedy mówimy o tej części i całości, proszę zobaczyć, czy dzisiaj my zakładamy akt rozwoju na zasadzie wymiany z tymi ludźmi. Badania pokazują, że różnorodność jest elementem ku prawdzie. Różnorodność, inność jest elementem ku prawdziwości. Przecież tylko na zasadzie wymiany, koordynacji można dzisiaj się wzbogacić. Nie można się wzbogacić na poziomie pewnego imperatywu władzy, przymusu czy zewnętrznego działania. Dlatego też warto w ten system wprowadzić element wzbogacania, element wymiany, katalaksji, którego w ogóle nie ma dzisiaj w zakresie jakiegoś rozumienia działania instytucjonalnego. Druga reguła, czy wreszcie, kiedy mówię jeszcze o tej części i całości, to proszę zwrócić uwagę tutaj, że każdy człowiek posiada potencjały i zasoby. Badania pokazują, że to nie jest takie ubóstwo. Każdy człowiek jako wartość, to jest potrzeba wzrastania. Proszę dzisiaj pokazać mi te potrzeby wzrastania. Słyszę, w zakładach karnych realizują 3000 programów unijnych. Wszystkie z wolności do zakładu zamkniętego. Rezultat z góry wiadomo, że zerowy. W związku z tym, jaka tu jest potrzeba rozwoju? Nikt nie wychodzi z jakiejkolwiek placówki na zasadzie zmiany statusu społecznego, statusu osobowego, pewnych potrzeb wolności wewnętrznej, możliwości decydowania o samym sobie. On jest przyuczany, by być przedmiotem, towarem bez metki, jako szmatą i system to jeszcze akceptuje przez nas, przez wykonawców zadań. Drugi element w hermeneutyce to jest element, prawda, pewnej wizji osoby. Czy jest przedmiotem, czy jest podmiotem. Prawda, przedmiot całkowity. Przygotowanie, sterowanie zewnątrz, przyporządkowanie do roli, do funkcji. Jest wyłącznie środkiem do celu, a nie celem samym w sobie. Czy wreszcie majstrujemy na zasadzie znajomości różnych prawidłowości w zakresie różnych dyscyplin i staje się podmiotem naszej manipulacji, wręcz nawet go ubezwłasnowalniamy. I człowiek, który jest całkowitym konformistą zachowawczym, jest elementem kontroli zmian, ocenianym jako wskaźnik efektywnej i skutecznego procesu oddziaływania społecznego. Natomiast zapominamy właśnie, że on sam powinien o sobie zadecydować, a wtedy zadecyduje, kiedy ktoś nie będzie jego opiekunem i wychowawcą, tylko działanie będzie przemianą. Żeby działanie było przemianą, to musi być aksjologia i wartość po stronie procesu, który sam w sobie oparty jest na elemencie przybliżającym czy niszczącym skuteczność, czyli koherencję. I wreszcie, żeby nie przedłużać, trzeci element, prawda, to jest element reguły hermeneutycznego poznania pewnego przedmiotu, poznawania, w tym wypadku tego algorytmu metodologicznego, jak proces resocjalizacji czy readaptacji, to jest kwestia, że poprzez działania wspólnotowe definiujemy to człowieczeństwo, jak powiedział Jan Paweł II w 80 roku na posiedzeniu UNESCO w Genewie. Prawda? Poprzez swoje działania identyfikujemy swoje człowieczeństwo, czy tak jak mój kolega rektor, przywołam zdanie bardzo proste i najtrudniejsze w życiu, prawda, profesora Tischnera. Czy ktoś umie powiedzieć kto i co? Na ile wspólnota, czy my zauważamy drugiego i co możemy jemu dać? Proszę zobaczyć, w pedagogice mamy trzy segmenty działań. Segregacja, integracja i inkluzja. Nie ma tego trzeciego. Już kończę. Wszystko oparte jest na segregacji i na integracji. Natomiast inkluzji brakuje. Czyli brakuje właśnie tego aksjologicznego spojrzenia na osobę, czyn i rezultat jako jedność. Kończąc, chcę powiedzieć, że warto budować tę triadę tożsamościową, bo ona jest triadą aksjologiczną.
po stronie osoby nazywa się to tożsamość osobowa, wskazana perspektywa myślenia personalistycznego, to się nazywa tożsamość osobowa, wolność, prawo do wyboru, odpowiedzialność i swobodne zaciąganie zobowiązań. Dopóki człowieka się nie wyposaży w to władztwo, samokontroli, samowychowania, samoautoresocjalizacji czy autoreadaptacji, nigdy on nie będzie podlegał zmianie. Po stronie nauczyciela, czyli przemiany, to się nazywa tożsamość osobowa jako aksjomat składający się z trzech desygnatów, czyli wyznaczników tego pojęcia. To jest uczciwość, pomocowość i skuteczność. I trzeci element to jest tożsamość kulturowo-cywilizacyjna w znaczeniu perspektywy pedagogicznej, czyli współżycia społecznego, takie ładne określenie pedagodzy używają, a współżycie społeczne jest wtedy, jak mój kolega rektor powiedział, to jest aksjomat mający dwie cechy.